Siemano! W dzisiejszym odcinku odwiedziliśmy Katowice, w których naprawdę sporo się działo. Zuzia wytatuowała mi pogo na klacie. Przetestowaliśmy najgorszą restaurację, a jeden z widzów pobił rekord tego kanału w skakaniu na pogo. Nie pozostało mi nic innego, jak życzyć wam miłego oglądania. Siemano, pogo tour trwa dalej, jesteśmy dzisiaj w Katowicach u Łukasza, siemano. Siemano. Łukasz ogólnie ma dużo dziarek, także stwierdziliśmy, że pomoże nam w odhaczeniu bingo spontaniczny tatuaż. I teraz tak, kto robi tatuaż? Ja nie. Ja absolutnie nie chcę kolejnego tatuażu. Dobra, Zuzia ciśnie, słuchajcie, robi mi tą kreskę. Ała, Zuzia, uważaj. Ja nie mam żadnego tatuażu. No to nie chcesz mi pierwszego? Myślę, że powinnaś ty. No ja myślę, że was dołączyć, mówicie. Ja myślę, że z takim gościem to trzeba pierwszy tatuaż odwalić. Ej, no lecimy. Dobra, to let's go. Tak, a nie. Mam w ogóle na Pinterestie zapisane kilka pomysłów, które mi się podobają. Teraz do mnie doszło, że my faktycznie już tam idziemy i że zaraz będę wydzierana. Przekonasz się pierwszy raz, jaki to jest ból. Ja że w ogóle o tym nie myślałam. Na przykład on jest cwaniakiem na nogach, jak sobie robi, to nic nie czuje. No tak. Mi widzowie, teraz też przyszedł taki pomysł spontaniczny, żeby sobie pogo wydziarać. No to było dobre, tym bardziej, że jesteśmy na pogo tripie. No właśnie. Przyjechać stary do typa na wózku na pogo trip, nie? Tak, stary, ty zaraz zajebisty komfort mega, nie? Przybyliśmy na miejsce i od razu zaczęliśmy planować tatuaż dla Zuzi. Wymyśliła sobie taką kokardkę z forsy. To odrobinę większy jeszcze. Odrobinę większy? Być. Większy? No, wydaje mi się, że mógłby być odrobinę większy. Stary, wystraszony. Znaczy, no nie wiem. Ja myślę, że ten jest idealny. Myślę, że jest super. Jak? No, czuję, nie? Do przeżycia jak najbardziej, nie? Jak ból po takim dłuższym czasie? No, ogólnie czuję, że już jest mocniej, nie? Ciekawe. Zaraz zobaczysz. Nie mogę się doczekać, aż będę odhaczała bingo. Droga. Dziękuję pięknie. Pierś za tobą. No i pięknie. Podoba ci się? Tak, no, jest super. Dziękuję pięknie. Ej, dobra, widzowie, robimy upgrade. Ja też robię swój tatuaż, żeby tatuaż pogo. I dodatkowo wpadłem jeszcze na taki szalony pomysł. Słuchaj, jeżeli skoczysz na tym pogo 3 razy, to pozwolę ci wytatuować mi te pogo, gdzie będziesz chciał. Super. Ja w tym wierzę, dawaj. Ja nie wiem, czy ja chcę to robić. Raz, dwa, trzy, no nie, pięć, sześć. Let's go. Let's do it! Let's go, robimy tatuaż! Jest najwięcej szczegółów, no ale wielkość mniej więcej taką bym chciał. Jesteście gotowi na pokaz? Let's go! Dzięki za uwagę. Ja wygrałem challenge z pogo, także ja wybieram miejsce. Ja myślę, że tu by było pięknie. Tak, żeby najbardziej bolało, co? Tak jest, ma boleć. Kładziemy się. Dawaj tą maszynkę. Nie, tylko nie ona. Macie zrobić kawałeczek? No dobra. Tak? I sam to robiłeś? To ja robiłem krzyżyki i częściowo linię tutaj, planszę w sensie. Już zapomniałeś, jak to jest ból w ogóle. Ej, szczerze boli. No, Zuzia. Czeka, jak Zuza wiedzie. Dobra, Zuzia ciśnie, słuchajcie. Robi mi tą kreskę. Ała, Zuzia, uważaj. Fajnie, jestem wkręcona. Staram się to robić jak najdelikatniej, nie? Tylko to nie jest takie proste. Tak, poszedł sobie, patrzcie, jak mi ufa, mocne. Tak jest. Fajne to. No. To teraz przetrzyj sobie i zrób tą samą, tą krawędź górną, tak samo jak zrobiłeś ją. Ty tak dużo robisz, myślałem, że to ona zrobi jedną kreskę i będzie tyle, ona robi tutaj... Nie kreska, ja tutaj cieniuję, kochanie. Ja pierdziele. Możesz mi tam napisać, co chcesz, na przykład kocham Zuzię. Zuzia dobrze robi? Bardzo dobrze. Zobaczymy, czy go tak boli, gdy go tak miział po stopie, nie? I zobaczymy, czy będzie to czuł, wiesz, o co chodzi? No. I wracasz, tak, jakbyś kolorowała. Okej. Zuzia jest, kurde, kumaczacze w ogóle, to dyskutujemy, jak go robili, to tu bardzo śmiesz. Widzowie, na 10 tysięcy lajków pod tym filmem dam Zuzi zrobić mi tatuaż cały od zera. Mocne! Dawajcie, wbijajcie te lajki, błagam, chcę to zrobić, bo to jest mega zajawa. Kurde, bardzo ładnie, jest to takie bardzo realistyczne. Wygląda jakby to było prawdziwe, realne pogo, stary. Patrz, stary z pogo. Misja zaliczona. No piękne. Możemy odznaczyć kolejny punkcik w naszym bingo. Zaliczone! Kolejny punkcik na naszym bingo. Lecimy z najgorszą restauracją. Nie chcieliśmy oceniać jakiegoś kepsa, który ma niżej ocenę, tylko taką restaurację, żeby było dużo punktów, dużo dań, które możemy przetestować. 2 zupki, 4 dania, 1 dzbanek wody, za wszystko zapłaciłem 188 zł. Szczerze, na pierwszy rzut oka to nie wygląda źle. Nie? To wiadomo, że są lepsze, ale jest takie do zjedzenia, że ja bym go zjadł całego, wydaje mi się, nie jest serio takie złe. Wędrówka gęsta. Nie no, zajebista jest. I szczerze? To jest zajebista, nie? Ja nie lubię pomidorówki, ale ta jest okej. Z oczekiwania to jest
Około 20 minut, bo tak z 3 minuty temu przyszło. Zabieramy się do testu. Te kotlety były najbardziej hejtowane, więc jestem ciekaw. Schabowy się trochę ciągnie ogólnie, więc zobaczymy. Jest surowy. Jest surowy. Nie, myślę, że nie jest surowy, tylko miał taką... taką żyłę, stary. Albo żyła to była. To jest żyła chyba. No to się trzyma na tej żyle. Nie dziwię się, czemu były komentarze na temat tego schabowego. Rybka najdroższa w karcie ze wszystkich zamówień. Limy siedzi. Bez smaku. Jest taki dosłownie przed chwilą rozmrożony, nie? Polecimy z kotletem po węgiersku. Plaskiem po węgiersku. O, patrz. Takie są strasznie twarde. Jest twardy i mi ta kwaskowatość tego sosu nie siedzi. Sam plasek w środku. Pleśnia to jest niedobra. Ja bym tego nie zjadł na pewno też. Nie. Ej, no... to jest moje danie. Zjedzenie w najgorszej restauracji uważam za zaliczone. Moja ocena to jest takie 3,5 na 5. Myślę, że to jest spoko ocena. Kilka razy mówiliśmy, nie, że to jedzenie jest trochę lepsze niż ta ocena, ale niektóre dania były tak tragiczne, że po prostu przeważały nad tym, tak. Nie? Także co? Lecimy dalej robić kolejne zadanka. Dojechaliśmy do centrum i od razu znaleźliśmy chętnych na zarobienie pieniędzy. Zapytałem tutaj chłopaków, zasada jest prosta. Kto najwięcej razy skoczy na pogo, dostaje ode mnie subę. Lecimy od prawej. Dobra. Dawaj, let's go. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To jest równowaga ładna. Dawaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nice, przebiję się mala. I ostatni kandydat. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, czterna, piąta. Yo! Ej, on leci, leci! 31, jakim cudem! Proszę bardzo, to będzie. I mamy tutaj ważne zadanie w bingo, czyli 50 piąteczek skacząc na pogo. Ja się za to po prostu biorę, zresztą trzymaj bingo. Uważam, że to jest dosyć dużo 50 punktów zbić. Zacznę od was, o! Raz, tuzik. Dwa, kamerzysta. Trzy, cztery. Dziewczyny, piąteczka! Jest! Lecę do chłopaków. Trzeba popy, będziecie chcieli poskakać? Będziemy. Dobra, to za chwilę. Najpierw zbiję 50 piątek. Zbijanie piątek zajęło mi więcej czasu niż zakładałem i dodatkowo okazało się być bardzo męczące. Jestem, jak jestem już zmęczony. Jeszcze 20 pompek. Jeszcze jedną, ostatnią, ostatnią, proszę dziewczyny. Do 50 mi drogie. 50, dziękuję! Yeah. Yes. Mamy to. Yeah. Mamy tutaj kolejnych 5 śmiałków. Kto skoczy najwięcej razy na pogo, zgarnia słowę. Zaczynam od ciebie, bo jesteś najbardziej chętny. Ja? Chciałeś tak. Bardzo, wyrywałeś się. Ile skoczysz, no? Ja zero pewnie. No nie, let's go! Raz, dwa! No właśnie. Dwa skoki. Zestresowałeś chłopaka, no. Nie, ja musiałem pewności dodać, nie? Faj. Raz, dwa. Ja i mamy remis. Nie, no, ja nawet robię. Jeden. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Ej, były trzy. To takie naciągane bym powiedział. On się kłóci. Nie było trzech. Dogrywka. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Wszyscy progres po jednym, dawajcie. Raz, dwa. Raz, dwa. Możecie dostać po 5 dych na głowę na przykład. O, dobra, dobra. No i spoko. Wadliwa grupa się trafiła. Dobra. Kaska rozdana, więc lecimy dalej z bingo. Tym razem to my musimy zarobić pieniądze. Lecimy. 8 złotych nam zostało, bo w 8 złotych, co to jest w ogóle, nie? Tylko jaka kmina w ogóle? Po prostu daj kasę. Ej, na rehabilitację, proszę. Potrzebuję 8 złotych. O, piąteczkę! Yo! Yeah! Zarób 10 złotych. O, ej, prawie. Takowie będzie zrobione. Takowie robi.